Ej! I to próbuję. Już sobie wyobrażam tę scenę, jak tak wyciąga tę rękę, zbliża się dookoła, rozkwitają róże i gra muzyka, po czym żyga na but. Tak, perfekcyjnie. Oto ten eksperyment, tak? To się właśnie nazywa perfekcyjnie wykonany plan. Dobra, to ja chyba kończę na czworakach, żygając jak kot, tak? Tak. No to Seth, nie pij z nim. Tom! Co więcej, Grace, możesz nie wiem jak to zrobić. Myślę, że to string najlepiej. Załosne. Tak. Najlepiej to stringiem oddać. Już trzeci, da. Jak miło. A ja staram się wybełkotać przez to żeganie, że coś dzieje się twarz. Ach, chwila, bo tobie się też nie dodało. A dobra, to i tak tylko czwórka, więc tak by się zmieniło. Czy ty masz zero na hota? Ja mam zero. A dobra. Nieważne. Powiem tak, Grace w tym momencie jest... Kurde. Musieli stamtąd zjewać, nie sprawdziła śladów, pewnie będą zatarte, jak już tam się policja pojawi. On narzygał jej na buty. Drzwi były zamknięte, jak ona by się dostała na dach? Nieważne! Chodzi mi, że przez samą sytuację z tobą... I ja mówię... Chociaż nie, najpierw pytanie do prowadzącego. Czy ja znam, gdzie Tom mieszka? Nie mam pojęcia. Koniecznie, bo to jest pierwszy rok, nie? No. To raczej nie miałeś szansy, bo po mnie ktoś przyjeżdża albo coś takiego. Tak, zazwyczaj to ma odbierają, bo jedzie na lekcję karata. Mamusia go wiezie na lekcję karata. Ech. Kurde, bo w tym momencie to było tak wredne, tylko... Nie wiem, czy chcę to zrobić. Tom. Tom. Tak. Kurde, nie zaprowadzę cię do siebie, bo jeszcze mi całe mieszkanie zażygasz. Proszę, że nie mam z czym. Podnosi się i ociąga. Łądeczek. Przepraszam. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Ja pójdę. Poczekam. Tutaj to okno. Nie wiem. To Tom odchodzi, taki redzy wkłada w kieszeń i już jest tak totalnie. Tak nie powinno być. W ogóle. No, Tom słyszy taki dzwon za sobą i shame. Ej. Ech, kurde. Zresztą nie, teraz Grace tak niby jest rozemocjonowana, ale tak... Zaraz, ja zagram jak po prostu na sałatkę, że nawet jeżeli teraz przed chwilą niedawno zginęła koleżanka, to ona jest za bardzo na niego zirytowana, rozemocjonowana całą tą sytuacją, żeby jakby za nim zawołać i jakby pomyśleć, że a nuż może jemu też coś się stanie, tak jakby jej to wypada z głowy. Jakby pozwala mu odejść. Ja tam wleczę się północy do domu na nogach. To się prosi o kolejną scenę. Alistair Nula, czy przeżyjecie to, że jeszcze muszę po prostu to zrobić Tomowi? To znaczy oboje rodzice czekający z wałkiem? O. Ale to w sumie dziwne, że nie dzwonili. To może jak dzwonili, to ja wyłączyłem komórkę. Pewnie tak. Znaczy pewnie Heidi wyłączyła, a ty dopiero potem włączyłeś, jak siedziałeś tam i próbowałeś napisać SMS-a do Grace. No.
To nie, to Tom próbuje wyjść oknem. Dobra. Okej. Okay. Ja to kupuję po prostu z miejsca. Nie, w zasadzie to nawet nie ma sensu grać z tego sceny. Tom w ogóle bardzo skutecznie, w ogóle nie robiąc hałasu i... Wilk z Wall Street. Dokładnie jak tak. I zaskakująco sprawnie wchodzi przez okno do domu. Z premedytacją robię w ten sposób tą narrację, bo mi też się od razu przypomniał Wilk z Wall Street. Bardzo po cichu próbuję przynajmniej zdjąć buty i ukryć się w łóżku i w tym momencie włącza się światło. Przykrywam się kołdrą. Tak, i oboje rodzice stojący i patrzący na ciebie z mieszanką złości, plitowania i podziwu chyba ze strony ojca. Pijany syn wraca z imprezy. Nie. Nie. To jest bardziej w sensie nie w ten sposób cię wychowywaliśmy, synu. To Tom zakrywa się kołdrem i chce spać, dajcie mi się wyspać. Nie budźcie mnie w środku nocy. Dobra, i ja myślę, że tą scenę można tak zakończyć. Potem ustalimy, jakie konkretnie miałby były konsekwencje. Uziemiony do końca życia. Coś w tych gustach. O, w ogóle ja mam cel dla Toma, co on chce. No. Mówiłam, chyba nie mówiłam. Tom chce mieć jak najlepsze oceny, wygrywać jakieś olimpiady i wcześniej dostać się na jakiś uniwersytet, żeby jak najszybciej wyrywać się od rodziców. Okej. Okay. No, rzeczywiście bierze udział w tych olimpiadach, to nie są tylko... Dobra, spoko. No dobrze. Tymczasem następnego dnia rano Alistair od samego rana wczesnego świtu, to znaczy od 10, musisz siedzieć w sklepie. No. Właśnie moje plany na weekend. Tak. Ale przynajmniej raz zarabiasz z tego pieniądze, dwa. Dostęp do nowych komiksów, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie jest tak tragicznie. Nie no, głównie pieniądze. Ja chciałam go opierdalać, żeby mi właśnie łaskawie... no... Też nie pracuję? Mam nie, niestety. Mogę się nie próbować dowiedzieć. Czy ty masz do niego telefon? Mogę mieć. Czy umiesz używać telefonu? Raczej mogę mnie chyba nauczyć, jak Paulina? Filippa. Filippa, jest Paulina. Na liście. Paulina. Aldona. Paulina, Filippa, Jakuba. No dobra. No to w takim razie możesz po prostu do niego zadzwonić. O nie, i... No i właśnie zaczęłam się wypodywać, czy... No miał mi powiedzieć, w końcu nie powiedział i gadał jakieś rzeczy i był właśnie właściwie do cholery, raczej zadawać do cholery poszedł powiedzieć, bo chciałabym... I want my skin. For skin. Oho. No dobra. Radłem na pletek. Chciałem go swoje. Dobra, Aiden, ale co odpowiadasz? Cieszymy się twoim szczęściem, ale teraz wrócimy do gry. Aiden. Dobra, fan ten mentalny obraz. Aiden? Dobra, jebasz. Aiden? Chwila, bo aż mi się ten... Już chwila, bo mi się to przesunęło. Aż tekstami ruszył. Tak.
Utrzymałem ręce na myszce i... To co było? Odłączył mi się słuchawki. Halo? Halo? Halo, halo? Teraz jest okej. Okay. Normalnie, już jest dobrze. To ja ci odpowiadam, że jestem w pracy i nie mogę teraz rozmawiać. To jest prawdą. A kiedy to... Możesz po prostu zapytać, gdzie pracuję i do niego pójść. Tak, albo tak. Właśnie tak, gdzie pracuję, ja może pójdę do ciebie, bo kurczę, to jednak ważne, no chciałam. To oddasz. Ja mam jej mówić. Nie mówię. Mówię, że pogadamy jak skończę i że to będzie... Znaczy, że pogadamy po południu jak skończę i... Odkładam. Wracam do klientów. Właśnie wchodzą. I ogólnie biorąc, spławiam cię. Okej. Okay. To nie znaczy, że nie możesz mnie tak czy inaczej znaleźć. Tomek, to czy mogę być... Nie, mogę mieć telefon. W zasadzie największą szansę... Nie no... Zastanawiam się, czy Nula może wiedzieć, że największą szansę ma Tom, żeby wiedzieć, gdzie pracuje Alistę. Sądzę. W takim razie wybierz, jak podchodzisz do znalezienia pracy Alistera. Czy wiesz o tych jego komiksach? No, akurat chyba się do tych nie obnosi. Właśnie tak, czyli właśnie... Znaczy, kto rzadkiem ten drugi nie był nerdem? Mogę, nie mogę tak podpowiedzieć, że... Tak, możesz. To mogę się z nim skontaktować, z tym co Closet Comic Guy? Jezu, jak mu było. Jest lista tych. Chodzi ci o... Adam ten? Nie, Adam to był Adam, to był Adam czy... Tak. No to chodzi do Adama, on pewnie wszystkim ten skarbnik i tak dalej, to pewnie też porozdawał ludziom. To nie mógłby też tak... Ja jak wracam do starej biorąc, tej tradycji. Biorąc pod uwagę te wszystkie jazdy, które dotąd były z Adamem, to... On teraz prawdopodobnie ma inne zmartwienia. Ale myślę, że ja się tym przejmuję. No dobra, dzwonisz do Adama. Tom? Ja właśnie mam takie, halo, że... Halo, cześć Nula. Słuchaj, bo ja szukam, prawda, Alistara, czy wiesz może gdzie on jest? Niech się chwilę zastanowię. Ej, on by już nie wiedział, że jego dziewczyna jest martwa? Spokojnie, dojdziemy do tego. Wydaje mi się, że ktoś wspominał o jakiejś pracy w soboty. O! Ale nie, mam, nie jestem pewien gdzie. Och. Tak. Ale słuchaj, on w sumie mocno interesuje się komiksami, a tutaj na rogu 5 i whatever i Salt Lane jest taki sklep z komiksami. W zasadzie chyba jedyny w naszej dzielnicy. Widziałem go parę razy, tak, znaczy widziałem ten sklepik parę razy i... Chyba, że tam będą go znali chociaż. A słuchaj, ja tak przy okazji nie rozmawiałaś ostatnio z... Znaczy dzisiaj rano albo wczoraj wieczorem z Samantą? Nie. Zbierać znowu wszystkie, o co mówisz, kot. Niestety nie. Lepiej. No bo... jakoś... tak. Ostatnio się troszeczkę pokłóciliśmy i teraz nie jestem pewien, czy nie chce ze mną rozmawiać, czy co, bo wczoraj wieczorem wysłałem do niej SMS-a i dzisiaj rano i... Och. Nie widziałam jej, bo w razie, tak to... No, nie widziałam jej po tym. Aha, nie, no dobra. Dzięki i powodzenia z szukaniem Alistera. Ja wzajem. Mam nadzieję, że się jednak na ciebie nie obawiła. Dzięki. Rozłącza się. Chyba idę szukać. No dobra. Alister, to byłby zupełnie dobry, spokojny dzień, gdyby nie to, że nagle do sklepu wchodzi Nula. Tak, this shit.
Taku Dishito? Tak, tak, no Dishito. No to też. Hej. No, hej, chcesz coś kupić? Kucha, weszłaby tu teraz nowy numer Kapitana Ameryki. W którym Kapitan Ameryka jest zły, spoiler alert. Heil Hydra. A bo to o to chodzi, że on tam gdzieś na moment mówi Heil Hydra czy coś? Bo nie wiem dokładnie. Nie wiem. Tak, jest normalnie kadr w komiksie, że mówi Heil Hydra. To coś tak było fajne powiedzieć, to tak jakby Batman powiedział, to ja zastrzeliłem swoich rodziców. No tak. Ogólnie rzecz biorąc, już dzisiaj czytaliśmy na Reddicie... Albo Spider, jebać odpowiedzialność. Tak. Czytaliśmy dzisiaj na Reddicie pomysły, w jaki sposób DC może to przebić. Ale to w sumie było też dobrze. Dobrze powiedział tam gdzieś Silent Bob u nas na forum, że ludzie drą szaty, jakby to po prostu nie wiadomo co było, przecież wiadomo, że za 2-3 jakoś to odkręcą i pokażą, że to tylko takie, wiesz, tylko taki cliffhanger. Znaczy prawdopodobnie miałem kontrolę albo coś. Albo po prostu super sprytny, skomplikowany, tajny plan. Tak. Aha, myśleliście, że jestem zły? To nie jestem. Ej, ale to dobre, jak mają scenarzystów, jakby tak dyskutujecie o tym. My tego nawet nie czytamy, to po prostu jest w tej chwili wielki ból dupy w niektórych internetach. I dumorosłych fanów, którzy tylko obejrzeli film Marvela. Tak. Tak? Tacy się buntują. No. Dobra, nieważne. No mówię, ogólnie strugam głupa. No tu disshito. Po czym widzę, że ewidentnie to na ciebie nie działa i tak wiesz. Kurde, co z tą myszką? Nie, bo wyobrażam sobie, Alister siedzi za radą, widzi nulę, próbuje ją olewać, zaczyna uderzać myszką w biurko. Co z tą myszką, kurde? Nie, naprawdę mi wiesz. Mają tam jakiś ten program magazynowy i próbował wprowadzić nowe komiksy. Tak, też sobie to wyobrażam. Nie no, moje wiesz co. Działa. Wiesz, że mi oddasz? Nie, to jeszcze raz co, bo ten... Moje wiesz co, bym chciała. Dobra, ale możemy to załatwić potem. Nie? Bo nie wiem, czy nie wiem, czy zauważyłaś, ale na przykład staram się tutaj zarobić na siebie. Czy masz jeszcze... Potem oznacza, aż skończę swoją zmianę. Obiecaj. No, obiecuję, że jak skończę swoją zmianę, to się z tobą spotkam. No dobrze. A, zgodziłaś! Powiedziałem, że jej oddam tę skórę, tylko że się z nią spotkam. Ale nie, ale... Czy ty jesteś pewien, że nie grasz fej? Ty, ja mogę dostać ekspa? Za. Niezrozumienie? Nie, dobra, jak to było? Możesz. Ja powiem, to jest zwykła naiwność, ale dobra. Ale to nie naiwność konkretnie. Bierze się z tego, że ona nie rozumie za powierzchni. Nie rozumie angielskiego. Tak. No, za każdym razem, kiedy nie rozumiesz, co się dzieje, albo co ktoś mówi, co ktoś znaczy. No dobra, okej. Okay. Moim zdaniem działa. Może być, no przecież nie będę ci skąpił XP. Zwłaszcza jak już mistrz gry powiedział, że to okej. No cóż, to nie to ode mnie zależy. Karm. Trafniejsza. Dobra, nie wiem kiedy ja mogę kończyć tę zmianę. No masz cały dzień siedzenia tutaj. No tak nie. Ale w momencie, gdy już się umówiliście na randkę. Oho. To do sklepu wchodzi niejaka Rebeka. A to była? Nie była jeszcze chyba. A, okej. Okay. Faktycznie je widzę na liście.
No to ja tak, tak powiedziałeś, jakby to już ktoś się pojawił. Rebeka Fernando. Córka właściciela sklepu z komiksami. Nie jest nawet specjalnie zainteresowana komiksami, ale i tak w weekend chyba nie ma nic lepszego do roboty, bo często tutaj siedzi. W jakim wieku? Rok młodsza od was. 14. To już pedofilia, to nie. W Ameryce też? Tym bardziej w Ameryce to od 27. Startujesz. Pedofilia. Od 21. Tak, dopiero w wieku 27 lat można się duchać. Też mi to nie. Ja zawsze śmieszę, że można iść do wojska, a nie można jeszcze pić. Tak. Za kraj to każdy może umierać, ale chlać to nie. No. Trzeba ten, to już... purytańskie wartości. No przecież chlanie to nieproduktywne jest, lepiej umierać za kraj. No. Ale chlanie to nie jest ważna część wojska? Tylko w Polsce i Rosji. Tak, tutejszy klimat. Pijany żołnierz to taki dość mało skuteczny żołnierz. Ej, ale sam Napoleon powiedział, że to my Polacy potrafimy pić. Tak, bo on był Francuzem. Nie, była jakaś znaczy, nie, on nie był Francuzem nawet, on był chyba z Korsyki. No. Coś tam. To jest najśmieszniejsze, że tak naprawdę Napoleon nie był rodowitym Francuzem z francuskiej ziemi. No dobra, a Hitler nie był Niemcem. No. Był Austriakiem. I nie był nawet prawdziwym Aryjczykiem. A Stalin nie był Rosjaninem, tylko Gruzinem. No to też tak? Swoją drogą, tak. To jest jakieś takie mniejszości narodowe. Ale dobra, gadamy co historia tej... A to ciekawsze historie się dzieją, nie? Sceny trzeba odgrywać. No dobra, no to odgrywajcie sceny. Nie, no dobra, Rebeka wchodzi do sklepu i od razu z szerokim uśmiechem na ustach, jak widzi rozmawiających Alistera i Nulę, no to podchodzi do Lady i... Cześć Alister, to twoja dziewczyna? Można tak powiedzieć. Powiadam... tonem. Wskazującym na nie do końca poważne potraktowanie sprawy. W ten sposób to określę. To jest coś w stylu tajaste od wczoraj. Technicznie. I ona jeszcze o tym nie wie. Tak, tak. Najwyraźniej od wczoraj tak. Kurde, chodzi ciągle za mną i czegoś ode mnie chce. To chyba na tym to polega. Sorry. Oh. Tego już nie mówię, ale... Także te chińskie od wczoraj najwyraźniej chyba tak. Tak on mówi ta na głos? Tak. Ja się tak czerwienię i... Czyli jesteśmy... Ojej! Co? Muszę zacząć planować ślub. Dobra, ja się tak patrzę z politowaniem. Dobra, dobra. Gdyby nie to, że już dostałaś za ten ruch ekspa. Tak, wiem. Dobra, ja tak się patrzę z politowaniem i żeby nie się nie kopać. Znaczy grobu sobie nie kopać dalej, to mówię, że dobra Zula, bo jestem zajęty, wiem, już ci powiedziałem kiedy pogadam. Ale... Później. Potem! Ale mówiłeś, że przed chwilą... Tam są drzwi! Ale... Ja mam go pozwał, kobiety spaniec, to poza... Dobra, spaniec. Tak się delikatnie odprowadzam, bo... No to... Rebeka mówi, że tak się nie powinno traktować kobiet. Dobra, czy Nula już sobie poszła? Nie. To niech sobie pójdzie.
Rebeka podchodzi do Nuli. Cześć, jestem Rebeka. Hej. O Jezu. Więc skąd się znasz z Alisterem? To skomplikowane. Ze szkoły. To skomplikowane. A, czyli chodzicie razem do szkoły i taka miłość od pierwszego wejrzenia? A? Nie wiem, skomplikowane. Nie lubię, nie? Chcę Zuli powiedzieć, że to był tylko żart, ale nie mam serca. Naprawdę nie mam serca. Nie wiem. To jest nowe i skomplikowane. Tak. A co, niedawno tu przyjechałaś? No ja pamiętam, jak też przyjechałam, jak byłam młodsza i też nikogo tu nie znałam i ogólnie rzecz biorąc nie miałam żadnych koleżanek. Chciałabyś iść ze mną na lody? Właściwie czemu nie? Lody? Tak, mają bardzo dobre lody, zaraz w tym sklepiku po przeciwnej stronie. A potem możemy tu wrócić i jeszcze podenerwować Alistera. Ale no dobrze. Aha. Dalej tu jest. Aha, ja tu ciągle stoję. Tak. Standing right here. No dobra, to zatrzymajmy tą scenę na chwilę. Co? Znaczy tak, to ogólnie rzecz biorąc ten, tu pod białych mef ma. Ja też robiłam ten tak, sorry. W sensie ja? Tak, to ma tu pod białych mef, w związku z tym nie wiem, czy coś sensownego jest w stanie zrobić. Poza leżeniem i chowaniem się pod kołdrą, jeżeli rodzice tylko zaglądają do pokoju, to raczej myślę. Króluje internet szukając lekarstwa. Je tony wody i wysyła przepraszające SMS-y do Grace. Do Grace? Okej, w takim razie co robi z Grace z kolejnym pięknym dniem? Szczerze, ja się zastanawiam, czy ogólnie jak ona wróciła tam nad cmentarza, czy tam gdzie ten grabarz żyje, to w zależności od tego, czy z rana nagle pojawił się, uwaga, mamy ważny komunikat, albo breaking news, że znaleźli ciało. Nie, ogólnie jeżeli nie, no to na razie nic takiego nie ma. Znaczy ogólnie powiem w ten sposób, żebyście wiedzieli, jaka jest sytuacja, żeby nie było zgadywanki, co dalej. To ogólnie rzecz biorąc tak, ciało zostało znalezione, ale na razie trzymają to po cichu, żeby nie robić afery. No ma sens. A czy ogólnie to powiedzmy sobie szczerze, to Nowy Jork. Tak, to się zdarza. Tak. Znaczy ogólnie ona od rana ma taki... Grace ma dosyć... Może nie cierpiętniczy, ale wyraz twarzy kogoś, na kim... Jakby coś bardzo ciężkiego leży mu na sercu. I na głowie w sumie też. Mhm. I ogólnie nawet się zastanawia, czy nie zagadać do Willema, tylko to jest takie, widać, że się waha. Znaczy wiesz co, Willa nigdzie nie ma. Od rana. A, rozumiem, że cmentarz zostawił sam. Najpierw myślałaś, że poszedł kopać grób, ale po pierwsze nie widziałaś go nigdzie na cmentarzu, a po drugie nic nie ma w jego notatniczku, żeby był jakiś pogrzeb na dziś zaplanowany. To trudno, najwyżej tak mówię sobie, pogadam z nim później. Mam nadzieję, że jemu się nic nie stało. No i tak zastanawia się. I może tak stwierdza, że w sobie no nie ma chyba niczego. Powiem tak, nie wiem, czy to by było in character, ona tak myśli.
Myśli. Nie wiem, czy by zdała sobie sprawę, byłaby na tyle świadoma, żeby nie wracać na miejsce zbrodni, tylko znowu spróbować triku z medytacją w wykopanym grobie, ażeby odnaleźć jakieś odpowiedzi na temat morderstwa i jakby wrócić mentalnie do zeszłej nocy. Coś w tych gustach mogłoby być, czy tak? Nie bardzo. Możesz spróbować. Znaczy, bo mówię, bo jedyne jakie mam zastanowienie to takie, czy Grace byłaby... Żeby znowu mi nie zarzucać, że gram postacią na staro, bo nie wiem, czy 16-latka by zdała sobie sprawę. A, że wracanie na miejsce zbrodni to może nie być najlepszy pomysł. Ale tam są trupy. To może być zwykły, zdrowy rozsądek. To no, nie okay. Jest najlepszy pomysł. No. No to z tymi ciężkimi myślami na temat... jakby też jakby małym ogniem, metaforycznym ogniem determinacji tego, żeby odkryć prawdę na temat śmierci Samanthy, bo w sumie to jej obiecałam, gdy ją odprowadzałam do zaświatów. Też pogadaliśmy. No to idę szukać jakiegoś świeżego, nawet nie tyle świeżego, ale po prostu jeszcze pustego grobu. Okej. Okay. Po czym no jakby się w nim kładę i rozpoczynam medytację. Będę musiał się zastanowić, co zrobić z wynikiem. Okej. Okay. Odkryć prawdę. Tak, bo 11 zgłoście. Yes. O. Wreszcie jakieś rzuty. No biorąc pod uwagę, jak ostatnim razem było z rzutami. Dobra, to rozumiem, że ja sobie wybieram opcję. Tak. Ponieważ to jest dla mnie, to ja nie korzystam z Casting the Bone. Tylko. Okej, okay, no to na 10, mam 2. Żadnych kondycji nie mam, to sobie odpuszczę. No to na pewno, że wizje są... przejrzyste i dokładne, dosyć ten detailed. No i druga, że no wizja pokazuje mi, co muszę zrobić i mam plus 1 do zrobienia tego. A, skuban. Prawie fula rzuciłem na kostkach. No. Kula daje kula. To można powiedzieć, że to był, że akurat Wilhelm wykopał grób akurat w dobrym miejscu, gdzie jest spirytualistyczna moc. Na może nula daje fula. Spirytualistyczna, nubie. Ja bo mi się ten odcinek kiepski przypomniał, spirytusowy. Wizje są dokładne i pokazują ci, co masz zrobić. Kurde, mal. Znaczy wiesz, zawsze możesz powiedzieć, że to trochę trwa czasu i możesz dać komuś innemu scenę, jak sobie w międzyczasie pomyślisz. Bo też nie chcę i nie oczekiwałbym tego, że mi po prostu po jednym rzucie powiesz, kto to zrobił. No o ile w ogóle było morderstwo. Bardziej chciałbym. Próbuję wymyślić coś fajnego. Ja wiem, co ja z tym zrobię. Okej. Okay. Nie mogę się doczekać.
Daj sekundkę. Jeszcze sprawdzić coś w notatkach swoich. O oh, Jezus, ale Okej. Okay. Mój mózg jest przerażający czasami. Dobra, nie jedziemy w tym kierunku. Ja się ciebie boję, wiesz? Ja się siebie w tym momencie też boję. Bo aż do tego momentu nie wiedziałem dokładnie ani kto zabił, ani dlaczego, ale teraz już wiem. Ojej. A to jest najlepszy sposób. Daję Ojej. Ten. Daję wszystkim alibi. Raczej da robisz tak, żeby wszyscy mogli zabić dużo osób, a potem sobie wybierasz dopiero. Temu. Okej. W twojej wizji wracasz do... na dach. Do poprzedniej nocy. Widzisz Samantę stojącą tuż przy tej częściowo zerwanej siatce. Okej. Okej, muszę przez moment jeszcze... Muszę jeszcze jeden detal wymyślić. Dajcie mi jeszcze dosłownie minutkę. Bardzo dziękuję i przepraszam. Bo... Spoko. Ogólnie rzecz biorąc nie chcę zepsuć. To może szybka przerwa na siku? Dobrze, może być szybka przerwa na siku. Tylko nie zaczynaj beze mnie, bo chcę słyszeć. Dobrze.